Zgodnie z ostatnimi badaniami rynkowymi, ponad 90% Polaków lubi zupy i jada je regularnie kilka razy w tygodniu, a ponad 70% z nich uważa zupę za samodzielny, pełnowartościowy posiłek. W zupełności się z tym zgadzam, bo zupa jest doskonałym źródłem dobrze przyswajalnych składników odżywczych, takie jak białko, jak węglowodany, na przykład w postaci kaszy, ryżu czy makaronu. To także źródło makroelementów, tłuszczy, no i witamin. Popularniejsza zupa to oczywiście pomidorowa. Domyślam się, że tutaj również dzieci są zwolennikami tej zupy. Na drugim miejscu jest nasz pyszny, rodzinny, tradycyjny rosół. W dalszej kolejności jest żurek. Polacy również sięgają chętnie po zupę jarzynową oraz bardziej nowoczesne zupy, na przykład zupę cebulową. Czasami z zupami też możemy poeksperymentować. Wystarczy wywar rosołowy, jeśli ktoś lubi wywar na mięsie, kilka różnych warzyw, no i oczywiście przyprawy. Mamy bardzo dużą gamę przypraw. Teraz jest lato, świeże zioła, warto je do zup wykorzystać. Ja również jestem zwolenniczką zup lekkostrawnych, gotowanych na przykład na maśle. Czasami wystarczy 15-20 minut, gdzie mamy na przykład rybę, trochę warzyw, przyprawy, wystarczy łyżka masła jako tłuszcz, jako baza, do tego na przykład garść świeżego kopru i już mamy pyszną wiosenno-letnią zupę.